Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i to bardzo wyjątkowym vlogu, ponieważ uwaga, Laura do nas wraca. Dzisiaj mamy z nią w końcu po przerwie pierwszy trening. Już będziemy mieć je regularnie, także strasznie się cieszę. Idę właśnie do stajni, znaczy jeszcze siedzę w samochodzie, ale zaraz idę do stajni. Koniki niestety dzisiaj zostały w boksach, ponieważ były odrobaczane, także no musiały stać, żeby wiecie, wszystko co z siebie wydalą, żeby później ładnie posprzątać. Jest też Jula, więc Jula pewnie pomoże, trochę nagra. Niestety nie będzie miała z nami treningu skokowego, bo Ruda ostatnio troszkę kaszlała i już jest lepiej, ale jeszcze, wiecie, musi do końca dojść do siebie. I co? I lecimy. Niestety pogoda nam trochę pokrzyżowała plany, bo myślałam, że poskaczemy sobie na dworze, ale niestety tak się rozpadało, że jednak będziemy musieli zostać na hali. Mam nadzieję, że to już ostatni raz w tym sezonie będziemy skakać na hali, a następne treningi odbędą się na dworze. No trudno, tak bywa. Jestem ciekawa, co dzisiaj Laura dla nas przygotowała i jak to w ogóle wszystko będzie. Także no cóż, zabieramy się. No i co? I trzeba będzie się szykować na jakieś zawody. Partnerem dzisiejszego filmu jest wydawnictwo Time for Ya, która wydała fantastyczne książki z serii takiej jeździeckiej Rancho Golden Horse. To jest już druga część. Pierwsza jest taka i generalnie opowiada o przygodach nastoletniej Belli, która razem z rodzicami, z mamą prowadzi właśnie takie rancho, gdzie odbywają się zajęcia z hipoterapii dla osób z problemami. Oprócz tego jest masa różnych przygód, miłości, różnych wyjazdów na zawody, także no jest co czytać. Natomiast w drugiej części możemy spodziewać się kolejnych dramatycznych wydarzeń. Przede wszystkim na sąsiednim ranczu jest potrzebna pomoc dla gniadego konia, ale tutaj nie będę Wam zdradzać szczegółów. Oprócz tego Bella poznaje miłego chłopaka, bo Kryk przysypiasz, tak, lubisz czytać książki. No i tutaj też pewien romansik się nawiąże. No oprócz tego mnóstwo koni, mnóstwo różnych przygód, wydarzeń, no i na pewno nie będziecie się nudzić i przeżyjecie masę różnych emocji. Także ja serdecznie zapraszam do zakupu tych książek, tej nowej serii. Myślę, że jest to fajna odskocznia od takiego codziennego naszego życia. Ja uwielbiam czytać książki, wiecie, że uwielbiam. Także serdecznie Was zapraszam do przeczytania tej nowej serii. Zakupicie ją oczywiście w sklepie Empik. Zostawiam Wam linka oczywiście na dole. Serdecznie polecam. Cześć! Cześć ludzie! Cześć pokerek! Zobacz co dla Ciebie mam, proszę! Na lepszy początek dnia! Zamknęli Cię w tym boksie, nie? No niestety. Trzeba. Proszę Państwa, tak się prezentuje koń poker. Na trening skokowy z Laurą, pierwszy po przerwie. Tak się prezentuje Ruda, jedząca mysz. Halo, gdzie idziesz? On już idzie, zobaczcie, on już jest gotowy, czeka. Chodź, matka mówi, chodź, idziemy skakać, chodź. I Jula, która dzisiaj będzie operatorką kamery. Nie wiem jak długo, bo one chcą trening na dworze, a pada. Jest zimno. Weź, daj jej zjeść. Dało ty tak warto tu stać. No, jedna i druga głupia zdecydowały, że jednak będzie dwór i że przecież nie jesteśmy z cukru, ale ja strasznie nie lubię na dworku. W ogóle zobaczcie, tu jest nasza Laurka, wróciła. Nie będzie już sapać. Ja się jeszcze będzie, bo kondycji nie ma. A. No ale już nie będzie, wiesz, dodatkowych kilo brzucha wielkiego. Także cóż, poświęcenie jest. I będziemy skakać. Nie wiem, co ona nam tutaj ustawi. No ale będzie grubo. Ja tam. Pokerek jest zwarty i gotowy. Ja odziałam się dodatkowo jeszcze w kurtkę przeciwdeszczową, żeby było po prostu mi lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie.
nie lubię bardzo jeździć w deszcz, bo nie mam wycieraczek na okularach. Jakby rozumiecie, zaraz mam całe okulary w deszczu i nic nie widzę. Także halo, jest tu jakiś montaż wycieraczek na okulary? Napisz do mnie. Jest. Równo, ręka spokojna, nie. A tak, uczekaj, czekaj. Tak, on chciał, ale ty nie dał. Ola. Przytrzymaj, zamknij łydko, przytrzymaj, zamknij łydko, jak on ci się tak wyryja. Nie pasowało. No, jest. Tak, nie wychodź, czekaj, przyjdzie. Tak, jest, poklep. Tylko skup się, żeby to było raz. Utrzymaj to samo, nie że przez samo wszystko do już przytrzymujesz mocniej. Tak samo jest, widzisz? Że dzisiaj jest nad kierownicą, musi pracować. Dlatego taki gimnastyczny dzisiaj. Spokoju. Okej, pierwsza część. Tak ją obserwuję na Instagramie. Widziałam, że właśnie nad kierownicą pracować. Nie puszczaj. Topaj. Okej, ciężko, ale brawo tobie. Weszła w krzyżak. Przerwa. Jezu, ale leci. No. A teraz? Ja tu stoję, żeś mi tylko nie rozjechała. Lądujesz po żółto-czarnym i od razu skręcasz.
Uhu. Laurka w formie po przerwie. Pomój delikatnie chciałeś. Ło, panie! Ale lot. Ale to był. No, chciałam. I to jak? Stałam koło kamery. To co powiedziałam, to moje. Pokój, nisko ręka, cofaj, cofaj, nisko, mocniej przytrzymaj. No. Dużo spokoju, teraz uważaj, bo on pewnie będzie myślał, że będziesz chciała skręcać. Nisko ręka, nie zamykaj tak mocno. Ani. A gdzie jedziesz? Wycofaj trochę, ciągnij ramiona do tyłu, spokój, spokój. Czasami, to wiesz, jak to się można cofać. Czasami o najprostszych rzeczach się zapomina. Wdech, wydech. Utrzymaj, ale nie zapomnij o łyżce. Nie zapomnij o łyżce. Spokój, nisko ręka, pryk. Rygada, do tego mamy. Jezu. No właśnie. Wolniej, stara. Co to za drifty były? Wariat! Wariat, ale mimo że wariat, to zaczynasz ogarniać. No, zaczynam ogarniać. No. Komediodramat. Uśmiechu! Kocham Laurę po przerwie. Po prostu w formie. Stęskniła się za nami po prostu. Nie miałaś się nad kim znęcać, a teraz te wszystkie czasy spokoju wróci. No, trzeba nadrobić, masz rację. Możesz zejść ten. Skoczyć, ja przytrzymam konia. Ja to myślałam, że my dzisiaj te wysokości takie pierdzielniemy, jakieś fajne, różne, a to wchodzi mi z jakimiś gimnastycznymi szeregniami, zakrętami. Jedziemy. Jedziemy. Nie wychodzimy! Że trzęsę kamerą. A ja się sapię. Wszystkich na tego koniec. No. Dobrze.
zmotywowałaś mnie, że to jest ostatni przejazd, mówię, dobra. Nie potrafię, mi się chce. Skończmy to. Ale fajnie, Laura wraca. Fajnie, przed chwilą coś innego mówi. Laura, ja nie chcę. Zawsze są takie fajne. Dobry koń, super się spisałeś. Po to, że teraz wysokość to nie problem. Kierownica to jest pierwszy problem. Kierownica, nieważne czy to jest mini LL, czy P, czy N, to jest najważniejsze. Jak masz kierownicę, to masz wszystko. A wysokość to problem. Mam cały świat, mam kierownicę, mam cały świat. Tak. No to trzeba ją odzyskać. Bo na początku to pojeci. Upsi. Ale fajnie. Fajnie było. To teraz za tydzień znowu? Tak. Tak, ale teraz już ja będę. Będziesz? No mam nadzieję. A jutro skaczemy to samo, tylko z wentylkiem, co? O ile nam nikt nie przełoży, ale mamy nagrane, więc ustawimy tak samo w razie czego. A. Mam nadzieję, że nie, że będą leniwi. Nie. A jak się uda w weekend, to i ja to pojadę. Ewentualnie poprosić się na grupie, żeby nie przestawiali, jak jest czas. No w razie czego się ustawi tak samo, no. Tylko jak ty będziesz chodziła tak, nie to będę tak chodzić. Nie chodzimy. Nie będę chodziła. No. Jak nie chodzimy? A jak chodzimy? Tak. Dobrze. Ja na początku tutaj ustawiłam jedną odległość z miarką. Przeszłam jeszcze raz. Upalona. Dobra, zaraz się umyję. Przeszłam to, co zmierzyłam miarką. Stwierdziłam, że ze mną nie jest ile, więc później już bez miarki ustawiam. Na początku to sama sobie nie wierzyłam. No dobra. Wstępujemy się i wracamy do was zaraz. Taki byłeś super misiak, że proszę, misiaka dostajesz. Ale dzisiaj skakałeś. Pięknie. Super byłeś. I po treningu należy się glineczka. Znajdziecie ją w Horstaku, ona jest naprawdę super i mamy tu już, jest albo drugie, albo trzecie opakowanie i bardzo dobrze nam się sprawuje, także jeżeli jesteście chętni, to tą glinkę zdecydowanie polecam, a z hasłem Mizerka 1 możecie ją znaleźć ze zniżeczką, tak? 15% smarujemy? Smarujemy. Nóżki posmarowane, zobaczcie, jakiego mam kolorowego konia. Zawsze chciałam, żebym na 4 miał białe skarpety, także ma i proszę. Jedzonko jeszcze. O tak. Czekaj, troszkę w lewo damy. Będzie wygodniej ci jeść. Zacznę go. Trawo kuleczki od Egersmanka. O, zawsze smakują. Idę przygotować jeszcze żarełko dla chłopaków. Nie wiem, czy brać jeszcze wentylka na lążę. Zobaczę, chociaż trochę mi zimno, bo mam mega mokre spodnie. Także na razie przygotuję żarcie, posprzątam tutaj i zobaczę. Pan Pokar już zjadł. Idę umyć miskę i jeszcze muszę iść na plac posprzątać jego kupę. Bo tak nieładnie zostawiać, ale deszczyk dalej pada, także no nieprzyjemnie. Jednak w sumie nie pada tak mocno, jak myślałam. Raczej lekko kropi. Nie ma tragedii, idziemy posprzątać. W sumie chyba wszystko zrobiłam, ale już wentylka dzisiaj chyba brać nie będę. Niech odpoczywa sobie na pastwisku. On i tak ma zapewniony cały czas ruch, bo stoi całodobowo. A jutro sobie pochycamy też te krzyżaczki i te rzeczy. Zobaczymy, jak wyjdzie to z wentylkiem. I chyba tyle. Jeśli chodzi o skoki na pokerku, to muszę jeszcze zobaczyć, jak to wyglądało, ale moje odczucia były takie, że kurde, trochę pędził, nie chciałam czasami go, wiecie, za mocno przytrzymywać. Niestety pewne sytuacje no zmuszały mnie do tego, żebym jednak to zrobiła, ale wydaje mi się, że starałam się delikatnie to robić w miarę. Nie wiem, muszę to zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, ale odczucia moje są dobre i jego chęci też są super, także myślę, że będziemy podbijać w tym roku parkury. Kochani, to na tyle z dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli chcecie obserwować nasze dalsze losy i nam kibicować, jak nam idzie w tych wszystkich skokach i rozwoju, to proszę zaobserwujcie ten kanał. Będzie mi bardzo miło, nie przegapicie na pewno niczego. Co tam po karku? Także obserwujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, cześć i pa!